Mam tu wykonaną, na parę dni robiłem, woliarkę dla eksandret chińskich. Woliarka ma wymiary 2 metry długości, 2 wysokości, tak z 1,50 m, 1,60 m chyba szerokości. Wykonałem co prawda z drewna, miałem wcześniej też taką, ze żaru mi doszczętnie. Natomiast teraz sobie pozabezpieczałem to wszystko metalowymi kątownikami w środku, tak żeby mi nie wyjadały drewna przy drzwiczkach, przy tych narożnikach, wszędzie są kątowniki. Siatkę dałem też na zewnątrz, siatka jest gruba, 2 mm, nie ma szans, żeby przestawił dziób i ją wygryzał. Myślę, że będzie odpowiednia dla nich. Do tej pory trzymałem je w budynku, więc chciałbym, żeby teraz były sobie na dworzu. Może zaczną się lęgnąć. Mam je 2 lata i jak do tej pory lęgów nie miałem. Może to dlatego, że były zamknięte właśnie. Nie były na dworzu. Myślę, że teraz doczekam się młodych. Uczepiłem w środku taką huśtaweczkę na łańcuszku. Nawet jak ją zjedzą, to się łatwo wymieni, bo to tylko wkręty są, które to trzymają, więc nie ma problemu w każdej chwili zmienić patyczkę. Tu wsadziłem takie brzozowe również kije, takie, by stworzyć im troszeczkę miejsca do siadania. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj je będę wpuszczał, to muszę je najpierw połapać. To nakręcę jeszcze jeden filmik. To do zobaczenia.